Rano, dziobami bolą plecy. Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Filip, tu jest Mateusz. W dzisiejszym odcinku niestety nie będziemy eksplorować niczego. Także to by było na tyle. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Cześć, witajcie moi drodzy bardzo. Dobra, chuj, jak już to zmontowaliśmy, to chociaż spróbujmy. Ale tak, następnym razem po prostu się tak zrobi. Po prostu tak zrobi GoPro na łeb i człowieku chodzi sobie gadać, a nie takie coś. A nie możemy tak na chillku po prostu sobie rozmawiać do kamery? No w sumie też tak możemy, po prostu w ogóle weź, no. nie nagrywamy tego, tylko po prostu to już się nagrywa i po prostu wytniesz to i wszystko po prostu połączysz. No tak, ale... No ale tak sobie po prostu mówmy, że najpierw się przywitajmy. Dobra. Znaczy, no to tak. Cześć, witajcie moi... Czekaj, ja pierwszy i... Dobra, wtedy... a co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, to już się rozkmini w trakcie, dobra. Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem... Chciałem powiedzieć, że jestem Mateusz, ale ja nie jestem Mateusz. Dobra, jeszcze raz. Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ja jestem Filip. Ja jestem Mateusz. To jest Mateusz, jesteśmy Old Finders. Tak, dobra, udało się, mamy to. 100 tysięcy subskrypcji wreszcie osiągnięte. Przebiliśmy ten próg fajnie. Jeden cel już został osiągnięty, bardzo się cieszyliśmy. Świętowaliśmy sobie w weekend, także jest mega super. Bardzo wam wszystkim osobiście obydwoje sobie dziękujemy, tak jest. I no nie chcemy już tutaj takich wywodów uczuciowych po prostu wam opowiadać. Napisaliśmy sobie dwa posty na Facebooku. No linki i, w opisie. Tak, linki będą w opisie, no i możecie sobie tam przeczytać, bo tutaj też my się troszeczkę męczymy. Tu jest tak bardzo januszersko wszystko zmontowane, to zaraz kamera spadnie, tu jest mikrofon też spadnie, zaraz spadnie lampa. No i chcieliśmy tylko właśnie wam podziękować za to, że byliście z nami przez te 6 lat właśnie. W jakby tym nie... roku będzie w sierpniu 6 lat. 6 lat, także to jest naprawdę kupa czasu. No i co, chcieliśmy się przede wszystkim odnieść do tego, że osiągnęliśmy jeden cel, celem było właśnie przebicie tego progu 100 tysięcy, fajnie, leci w górę. I kolejnym celem, skoro osiągnęliśmy już to 100 tysięcy, możemy sobie postawić właśnie na target coś innego. I właśnie zrobiliśmy to, jest to zrzutka na stronie zrzutka.pl, do której link macie w opisie i wszystko jest tam opisane, po co my zbieramy te pieniądze. Nie będę wam też tutaj tłumaczył, ale no generalnie zbieramy na kamerę, bo nie mamy tak jakby takiej kamery lustrzanki czy bezlusterkowca, co niestety ogranicza nas pod tym względem, że nie możemy nagrywać takich filmów tematycznych. Mamy tylko GoPro, które zostało tam kupione z pieniędzy na zbieranych z 18 urodzin. Także... No jesteśmy, Mati jest studentem pierwszego roku, jesteśmy obydwoje w tym samym wieku, mamy po 20 lat. Ja piszę maturę, bo ja byłem w technikum, Mati był w liceum. No i co, tu robota, bidna robota. Trzeba nie ma pieniędzy, brak pieniędzy, brak dofinansowania i tak dalej. Za szkołę trzeba płacić, no ja mam maturę, no nie mogę sobie pozwolić teraz, żeby gdzieś się zatrudnić, bo mam maturę dosłownie za 2 miesiące. Nie chcemy przerywać nagrywania też, bo no lubimy to i czasem jak się trafi jakieś fajne miejsce, to po prostu jedziemy, nagrywamy, montujemy, no i jest. Tylko że teraz w większości przypadków jest tak, że no te miejsca są naprawdę daleko, daleko od naszego domu i musimy do nich dojeżdżać i nie możemy dojeżdżać pociągiem, bo no na pewno wiecie, że mamy całe to swoje takie wyposażenie taktyczne, jest ono na podróż no niewygodne, my jeździmy sobie samochodami, no i pakujemy sobie ewentualnie to do bagażnika, ubieramy się tam na tym przed samym nagraniem, no i na takiej zasadzie się to odbywa. No ale tak, no żeby dojechać gdzieś, no to potrzebne są tak jakby też no, środki, a my jako, że nie zarabiamy tak prawie w ogóle, bo to co właśnie dostaniemy z reklam na YouTubie, to jest to przeznaczane właśnie na jakieś tam wycieczki, ale to jest ile? No 150 zł na 3 miesiące. także no na takiej zasadzie to wygląda. Nie mamy skąd na razie wziąć pieniędzy, także odnośnie właśnie tego właśnie finansowania podróży też będzie temat jeszcze poruszony, ale właśnie teraz celem jest zdobycie kamery, żeby móc nagrywać filmy poza tą tematyką, którą tworzymy. Tak, to jakieś vlogi z naszego życia, jakieś fajne takie montaże, czyli coś, do czego pierwotnie powstał nasz kanał.
będzie tworzone, jeśli uda nam się uzbierać na ten właśnie aparat. I te pieniądze, które właśnie są tam wpisane, to one i tak nie są na jakiś tam super zaawansowany, bo teraz te kamery kosztują no, niebagatelne pieniądze tak jakby. No i to jest na podstawowy aparat, bardzo podstawowy. My też nie chcemy też jakiegoś super kozaka takiej wielkiej, co się nosi tak jak bazukę, tylko na aparat, żeby miał jakiś tam obiektyw i no, jakiś mikrofon, żeby w miarę było to wszystko słychać. Także to jest teraz celem. O czym jeszcze możemy wspomnieć? Ja już nie wiedziałem, co robić, jak mówiłeś. Ja już tak się patrzę, tu, ojej, kurwa, zapomniałem, że się to nagrywa. No to możesz teraz możesz ty sobie powiedzieć. No ale to właśnie chodzi o to, że ty wszystko powiedziałeś, to było do powiedzenia. Jakiś pomysł na zrzutkę. Pomysł na zrzutkę? Odnośnie tych wypraw, możesz to powiedzieć. Tylko, bo będzie wszystko, będzie zadymione. Tam. Nagrywa to w ogóle? Właśnie! Możesz nagrać relację, jak to wszystko wygląda. Jak wygląda ten rozmontowany sprzęt tutaj. Relację? Znaczy nie relację, tylko później to się zrobi. Pokaże się na filmie. Możecie sobie zobaczyć, jak zmajstrowaliśmy sobie do całe... Do czego jesteśmy zmuszeni ze względu braku finansowych. I właśnie ten aparat, którym właśnie nagrywamy, też jest pożyczony. Niestety, no i statywów też nie mamy, mimo że statywy nie są jakieś drogie. Używamy takiego statywu właśnie do Blue Yeti, do kabiny akustycznej, w którą ja sobie nagrywam. W sumie tak naprawdę nigdy nie celowaliśmy właśnie w statywy, wszystko było tematyką kanału, właśnie tak jak Point of View mieliśmy nagrywanie, kamerka na głowie i tak dalej. Dopiero teraz, skoro się już udało osiągnąć tą liczbę 100 tysięcy subskrypcji, to... No chyba czas zacząć coś po prostu rozszerzyć kanał o jakieś właśnie, tak jak film wspominał, o jakieś vlogi czy coś, jakieś wypady do lasu, bo tutaj często właśnie czy działamy motoryzacyjnie z chłopakami, bo mamy szeroką właśnie fajnie rozwiniętą motoryzację, wszystkie samochody, mnóstwo kolegów z samochodami właśnie, tak, jakąś podróż nawet własną, nie musi być ona związana z Urbexem, ale ogólnie wyjeżdżamy sobie gdzieś z Mateuszem do jakiegoś miasta, a właśnie tak się dzieje zwykle. To też nagrać sobie coś takiego fajnie. Można też zrobić coś takiego, że się po prostu będzie wykorzystywało taki sprzęt, który też jest pożyczony niestety. Nie nagrywamy już vlogów. No, to nie my, to nie, my powinniśmy. Tym razem po prostu założymy GoPro na głowę, pójdziemy do piwnicy i po prostu tu będzie luźniej i będziemy tak naprawdę... Tak. Przekażemy więcej informacji, które chcieliśmy przekazać wam. Jak jest GoPro na głowie, to się zapomina, że jest ta kamera i się nawija samemu do siebie, a tutaj to stresuje, że to tak, tu czerwone, tam... Nieprzyzwyczajeni jesteśmy, bo to nie kamera na nas, tylko my z kamerą powinniśmy być i... No, dokładnie. Także... Chyba to wszystko w ogóle, nie? Czy... Nagrało się to?